Zadaniem rozumu jest zatem szukać religii objawionej, lecz my jej szukać nie potrzebujemy, bo ona sama zabiega nam drogę, pełna majestatu i wdzięku za aureolą świętości na skroni z krzyżem w jednej ręce a z pochodnią w drugiej. Od Boga idę, tak mówi do każdego, i przynoszę ci prawdę, drogę i żywot. Abyś zaś o tym nie wątpił patrz, oto moje świadectwa podpisane ręką samego Boga i zatwierdzone Jego pieczęcią. Zbadaj ich prawdziwość, a potem słuchaj nauki, jaką głosić ci będę, bo Bóg sam w ludzkim ciele przyniósł ją na Ziemię i złożył w Kościele Katolickim, który na kształt słońca umieścił pośród ludzkości, by przezeń wszystkie pokolenia i wieki odbierały światło i żywot. Aby zaś ta nauka nie uległa skażeniu dał Kościołowi Uczącemu i najwyższemu tegoż mistrzowi dar nieomylności. Rzeczywiście religia katolicka wyszła z ust mądrości wcielonej Jezusa Chrystusa. I głosi ludziom prawdę, a prawdę całą, niezmienną, nieomylną, powszechną, jedyną. Tak wesłusznie mogę ją nazwać religią prawdy. Boski jej początek nie jest urojeniem lub mitem, ale wielkim faktem dziejowym mającym za sobą długi szereg boskich i ludzkich świadectw, a zwłaszcza XIX wiekowe działanie Kościoła, pełne łaski cudów, jako też wiarę tylu milionów, które życiem i śmiercią złożyły hołd tej religii. Nauka, jaką głosi Kościół, nie jest literą martwą, ani jakąś teorią oderwaną, ale słowem żywym i życie dającym, ogarniającym wszystkie władze ducha ludzkiego, wszystkie stosunki jednostek i społeczeństwa. Rzec można, że religia katolicka jest niejako osią, około której obracają się dzieje świata, a początki walki, błędy, cnoty i dzieje ludzkie znajdują w niej wyjaśnienie. Ona bowiem swoim wpływem przemieniła świat i wycisnęła na nim swe piętno, które niedowiarstwo do wiarstwo dzisiejsze mimo ogromnych wysileń, zatrzeć nie zdoła. Ona jest matką dzisiejszej cywilizacji, mistrzynią filozofii i prawa, opiekunką innych nauk, piastunką prawdziwego postępu, podwaliną moralnego i społecznego ładu. Otóż ta religia i ona jedynie daje człowiekowi wystarczającą odpowiedź na owe wielkie zagadnienia. Uznał to sam Napoleon I w mowie mianej do proboszczów 5 czerwca 1805 w Mediolanie. Ja także jestem filozofem, a jednak uznaję, że jakiemkolwiek jest społeczeństwo, człowiek nie może być prawym i sprawiedliwym, jeśli nie wie, skąd przychodzi i dokąd idzie. Rozum nie zdoła go oświecić, tak jak tego potrzebuje. Bez religii musi człowiek brnąć w ciemnościach. Jedna tylko religia katolicka światłem swoim nieomylnym odkrywa człowiekowi, jaki jest jego początek i jaki koniec. Otóż ta religia i ona jedynie daje człowiekowi wystarczającą odpowiedź na owe wielkie zagadnienia i nie tylko poucza go drogą wiary o prawdach porządku przyrodzonego, które rozum na drodze własnego badania poznać może, ale rozszerza widnokrąg jego ducha, odsłaniając przed Nim prawdy porządku tylko nadprzyrodzonego i wiodącego Go do prawdy istotnej i źródła wszelkiej prawdy do Boga w Trójcy świętej. Jedynego tak, że chrześcijanin wierzący staje się mędrcem w prawdziwym znaczeniu tego słowa a pachole umiejące katechizm dochodzi do takiej wiedzy w rzeczach bożych, do jakiej nie doszedł ów boski Platon. Czytajcie książeczkę, którą zowią katechizmem, powiedział filozof XIX wieku Jufroi, a znajdziecie w niej odpowiedź na wszystkie postawione przez filozofię pytania, na wszystkie bez wyjątku. Zapytajcie chrześcijanina, skąd się wziął ród ludzki. On to wie. Dokąd ten idzie? On to wie. Jak idzie? On to wie. Zapytajcie małe dzieci, które w życiu swem nie zastanawiało się nad temi pytaniami, po co tu żyje na ziemi i co się z nim stanie po śmierci. A dawam odpowiedź przedziwną i wzniosłą, której wprawdzie nie rozumie, ale która mimo to nie mniej zasługuje na podziw. Zapytajcie, jak i po co został świat stworzony, dlaczego Bóg pomieścił na nim zwierzęta i rośliny, jak zaludnioną została ziemia, czy przez jedną rodzinę, czy przez więcej rodzin? Dlaczego ludzie mówią równymi językami, dlaczego cierpią i walczą ze sobą? I jak to się wszystko skończy, on to wie. Początek świata i rodu ludzkiego, powstanie raz, przeznaczenie człowieka w tem życiu i przyszłym, a stosunek człowieka do Boga, obowiązki człowieka względem bliźnich, prawa człowieka co do stworzeń wszystko to nie jest mu tajnem. A gdy dorośnie, nie będzie się również kłopotać o odpowiedź na pytanie co do prawa przyrodzonego, prawa państwowego i prawa narodów, gdyż to wypływa jasno i jakby samo z siebie z chrystianizmu. Przede wszystkim religia katolicka daje nam tak wzniosłe poznanie istoty i przymiotów pana Boga, o jakim najbystrzejsi filozofowie na ani marzyli. Uznał to sam pozytywista Comte. Katechizm jest skromnym arcydziełem, zawierającym to, co monoteizm przyniósł najdoskonalszego. Podczas gdy ludy starożytne przedstawiały sobie bogów swoich jako władców, chcących nieraz ludziom szkodzić i ulegających niskim namiętnościom, Podczas gdy filozofia grecka widziała w Bogu zatopionego w sobie myśliciela, który o świat się wcale nie troszczy, to znowu identyfikowała świat z Bogiem. Podczas gdy muzułmanie trwożą się przed Bogiem jako władcą przez straszne kismet panującym nad ludźmi. Podczas gdy masoni w ślad za przedstawiają sobie Boga jako wielkiego budowniczego świata, a zwolennicy naturalizmu i monizmu robią Bogiem naturę, uczy z objawienia Bożego. Że Bóg, w trójcy jedyny, sam z siebie istniejący i najdoskonalszy, jest stwórcą wszechświata, który swą wszechmocą wywołał z nicości i w bycie utrzymuje, a względem ludzi jest miłością i ojcem miłosierdzia. Bo tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego posłał w ludzkim ciele na świat, że to słowo wcielone jest naszym mistrzem kapłanem, zbawcą, odkupicielem i królem, naszą prawdą, naszym, naszą drogą i naszym wywotem, że przez niego tylko a w Jego Kościele jest zbawienie wszystkich ludzi. To samo o człowieku i Jego przeznaczeniu daje ta religia jedyne prawdziwe i pewne pojęcia, ucząc, że człowiek ma duszę duchowną, od Boga stworzoną i nieśmiertelną, że On wyszedł z rąk Stwórcy sprawiedliwym, bo w łasce Bożej jako powołany do życia nadprzyrodzonego, że te dary nadprzyrodzone, a z nimi synostwo Boże i prawo do chwały wiecznej, przez grzech pierwszych rodziców utracił, ale przez Chrystusa Pana odzyskał. I że przeznaczeniem jego jest przy pomocy prawdy i łaski Chrystusowej, którą znajduje w kościele katolickim, połączyć się z Bogiem na ziemi przez wiarę, nadzieję i miłość, a w nagrodę za swe i dobre uczynki otrzymać po śmierci żywot wieczny. Natomiast ta religia potępia zarówno panteizm, który człowieka uważa za cząstkę bóstwa, jak materializm, który nie widzi w człowieku nic innego jak tylko zwierzę, i Naturalizm, który odrzucając grzech pierworodny i zbawienie przez Chrystusa, twierdzi, że człowiek nie potrzebuje innej pomocy nadprzyrodzonej, bo sam sobie wystarczy, a ma żyć według popędów natury, nie marząc o jakimś niebie po śmierci. Wprawdzie religia katolicka żąda od człowieka wiary, czyli przyjęcia zapewnik prawd objawionych na tej podstawie, że je Bóg objawił, a Kościół nieomylny do wierzenia podaje. Ale nie ubliża to rozumowi, bo wszakże, nawet w porządku przyrodzonym, rozum ludzki do poznania prawdy dochodzi nie tylko drogą badania, ale także drogą wiary w cudze świadectwa. Stwierdza to doświadczenie i wypowiadają to głębocy myśliciele. Najwięcej z tych rzeczy, mówi Seneca, o których mamy zupełną pewność, poznajemy przez wiarę. Bez wiary niemożebną jest nauka historii, przyrody i medycyny. Niemożebnym jest nawet stosunek między rodzicami i dziećmi, twierdzi słusznie Hugo Grotius. O ileż więcej konieczną jest wiara w sprawach religii, wymaga się jedynie, aby człowiek wiedział, dlaczego wierzy, czyli aby świadectwa na podstawie których wierzy były pewne. Jak nie mniej, aby to w co wierzy, nie sprzeciwiało się zasadom logicznym, czyli nie zawierało nic niedorzecznego lub niemożebnego. Oto co do prawd objawionych rozum może udowodnić podstawy wiary, to jest tą prawdą metafizyczną, że istnieje Bóg, wszystko wiedzący, stwórca i ojciec ludzkości. Jako też tę prawdę historyczną że nauka wiary od Boga pochodzi, ze świadect że świadectwa, na których się opiera fakt objawienia Bożego są pewne, że Jezus Chrystus ukazał się na ziemi jako Bóg-człowiek i powierzył swą naukę Kościołowi przez siebie założonemu. To jest właściwym przedmiotem te teologii, ale znajomość tejże nie jest konieczną dla wszystkich, bo dla ogromnej liczby ludzi wierzących miejsce teologicznych dowodów zastępuje powaga Kościoła. Trzeba tu także pamiętać, że uznanie i przyjęcie prawd objawionych i samego faktu objawienia będącego głównym aktem wiary nie jest wynikiem dowodów przez rozum poznanych, ale pochodzi od Boga, działającego w duszy przez łaskę, która tu już to rozum oświeca, już wolę do poddania się, się skłania. O jakimże jest stosunek rozumu do prawd objawionych? Oto jedne z nich należą również do porządku przyrodzonego, także rozum nie tylko drogą wiary, ale także drogą samoistnego badania poznać je może. Co do tych prawd, religia wspiera rozum w pracy badania, strzeże go od zboczeń, które nań w wędrówce po krainie prawdy religijnej czyhają, służy mu za na tej drodze, wyciska na, na duchowych jego zdobyczach cechę pewności, która według pięknych słów Belmsa jest mlekiem rozumu. Nic też więc dziwnego, że religia katolicka tak potężną pomoc dała filozofii i że pod jej opiekuńczymi skrzydłami wychowali się tacy mędrcy, jak święty Augustyn, święty Tomasz Zakwinu i inni. Słusznie powiedział sławny Pik de Mirandola, filozofia szuka prawdy, ale re religia ją posiada.